Panowie, jest taka sytuacja, bo tu jest kawałek do tej bramki, z której wy wychodzicie i my tak nie do końca słyszeliśmy te decybele. Gdyby można było to powtórzyć jeszcze raz. Bo tutaj... Kto jest na wejściach? Do domu za wejściach! I jego mafia też! Panowie! Zaraz zaskoczył taki wielki krater powstał. Myślę, że to te kamienie, które wam z serc pospadały po ostatnim skoku. Nie da się przejechać, nie da się ze skoczni wyjechać. Niewiarygodny konkurs. A no, chyba tak, chyba dla wszystkich. Każdy z nas, myślę, z czym się zmagał przez te dwa tygodnie i dzisiaj to się wszystko skumulowało i każdy po prostu no, robił to, co do niego należało, ale robił to z sercem, z zaangażowaniem i no i super. Ten medal naprawdę jest... No, czystą nagrodą. Dawid, do ciebie pytanie, bo ty wczoraj opuszczałeś skocznię chyba jako jeden z najsmutniejszych. Jak się w 24 godziny zmienia chmurki, a takie wczoraj były, na takie piękne słoneczko, jakie dziś? Trzeba tak zamknąć oczy na parę godzin w nocy i się to zmienia. Tak się działo z pogodą i... A i myślę, że ja też nieraz pokazałem, że coś takiego potrafię zrobić. To, co się działo negatywnego, wyciągnąć z tego wnioski i pracować dalej po prostu. Panowie, dzisiaj jak przyjeżdżaliście na skocznię, to był stres czy pewność, Andrzeju? Był Piotrek. No i... No i jak mi się stresować? Czym? Jak to jest ten gość? Jest jeszcze Kamil. To jest mafia. I to jest jeszcze ten mafia. Jak mafia. Z nimi miałem się stresować? Dwie drużyny z Debeściach i jego mafia też. Jesteście chyba najlepszą sportową historią tej dekady dla mnie. Po tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Piotrek, o tobie chciałem sekundkę, bo ty jesteś absolutnie najlepszym skoczkiem tych mistrzostw. O po tak, prostu. To o jest, tak, to jest ja tak, o tak. Ja nie wiem, czemu ja wczoraj czwarty byłem. Debeściak i jego mafia też! To jeszcze raz na koniec, najgłośniej jak się da. Kto jest Debeściak? Piotrek! Polska! I Polska. 19:45, dekoracja medalowa, chyba najbardziej zasłużone medale tych mistrzostw i może w waszej karierze też, czy nie? A nie, za dwa lata wypolerujemy go. Już tu tak my rozmawiali, bo to za dwa lata będziemy polerować i w końcu tak, będzie bardziej lśnił. A to oznacza, że ta czwórka ma co najmniej dwa lata jeszcze przed sobą. Panowie, dziękuję wam za te mistrzostwa, dziękuję wam za ten konkurs. Bo to było niewiarygodne.